Cześć, witajcie. Mam nadzieję, że wszyscy widzą i jesteście już tutaj na tej transmisji. Okazało się, że prawdopodobnie ta transmisja, którą zaplanowałam, to sobie dzieje się sama sobie, a tutaj jest druga. I teraz mam nadzieję, że te osoby, które tam są na tej planowej transmisji, to, że odczytają mój komentarz, żeby sobie tutaj na fanpage szybko weszli. Codziennie, co tydzień mały kroczek do przodu będę robić. Przyznam szczerze, że byłam pewna, że na tamtej transmisji będziecie mnie słyszeć, no ale jak widać, chyba jest osobna druga, więc mam nadzieję, że jeszcze minutka, dwie i będzie wszystko tak, jak powinno być i że tutaj dotrzecie. Ja sobie jeszcze tylko patrzę, czy na pewno ruszyło i czy na pewno mnie słyszycie. Muszę wejść sobie na telefonie, na transmisję. Dobra, widzę, że tutaj jest. Cześć, witajcie, dobra. Cześć, hej wszystkim. Ok, słychać mnie, już sprawdzam, że słychać. Wyciszam. Zupełnie zapomniałam, że dziś wtorek, ale jestem. Cześć, Kasia, bardzo fajnie. Hej, hej, hej. No właśnie, Ania, tu działa, widzisz. Ja ustawiłam transmisję. Zrobiłam wszystko według wskazówek, tak jak wyczytałam, no ale najwyraźniej zrobiłam coś. Może nie do końca, tak jak powinno być, i transmisja po prostu zrobiła się zwykła, a nie tamta, gdzie czekałyście. Więc za tydzień będę sprawdzać jeszcze raz, co nie zadziałało, i będę starała się, żeby tak już nie było. No ale fajnie, że tutaj dotarliście i że się widzimy i że się słyszymy. O, tu jest, cześć. No właśnie, ja tam zostawiłam tylko komentarz, że gdyby nie ruszyło, bo ja już puściłam transmisję, a widziałam, że tam był komunikat, że transmisja się dopiero rozpocznie, więc szybko napisałam, żebyście, jak się nie rozpocznie, to żebyście ruszyli na fanpage, a ja zobaczę po prostu, co muszę zrobić inaczej za tydzień, żeby na tym reminderze takim, na tej przypominajce planowej transmisji, żeby po prostu transmisja działa się tam. Dobra. Żeby nie przedłużać, dzisiaj tworzymy kartkę urodzinową, to znaczy ja tworzę, a wy nie wiem, dajcie mi znać, czy tworzycie, czy oglądacie, a jak tworzycie, to jakie karteczki. Nie mam wybranych jeszcze papierów, więc zaraz sobie tutaj zobaczę. Zupełnie nie wiem, co tu będzie jeszcze, ale wiem na pewno, że użyję taga, bo też tutaj w mapce jest tag i pomyślałam, że skoro mam i nawet w miarę by pasował rozmiarem do tej karteczki, to sobie go użyję. Dobra, zobaczę tylko, czy tutaj jakieś ktoś ma prośby, zastrzeżenia, albo wskazówki były złe. Wiesz co, może, ale wydaje mi się, że widocznie ja coś. No nie wiem, albo po prostu od momentu, kiedy te wskazówki były opublikowane, to już też coś się zmieniło na Facebooku, bo tak też mogło być. Więc no za tydzień mam nadzieję, że już wyjdzie, a jeszcze sobie po prostu poćwiczę. Mam taką tajną grupę, mam swój tajny fanpage, na którym czasami ćwiczę i wiecie, żeby tak nikt nie wiedział. A ja sobie tam testuję, żeby potem właśnie można było wypalić. No i widzicie, i nie wypaliło. Ale no myślę, że za tydzień powinno być już ok. Dobra. Czego potrzebuję? Bazę mam, napisy mam. Mam nadzieję, że napisy też dostaliście. Ja nadal nie mam dużo, mam dużo niepotwierdzonych maili na moim newsletterze, a to oznacza, że osoby się zapisywały i nie kliknęły mi potwierdzenia, więc po prostu mojego newslettera nie dostają. Jeżeli jest wśród Was taka osoba, która się zapisywała, a nie dostaje newslettera, to piszcie na maila kontakt@unika-jedynak.pl. I ja wtedy zobaczę, albo wyślę Wam po prostu jeszcze raz, albo wyślę Wam wskazówki, co trzeba zrobić, żeby ten newsletter dochodził, bo ja, dopóki się nie zapiszecie, to po prostu, w sensie nie klikniecie potwierdzenia, to ja nie mogę wysyłać maili. Mogę tam chyba jednego przypominającego, ale jeżeli pierwszy trafił do spamu, no to prawdopodobnie drugi też trafi do spamu i po prostu tego możecie nie widzieć. Także daję znać i będę to komunikować, bo rosną te maile niepotwierdzone, więc ktoś chciał się zapisać, a nie dostaje maili i ja się potem martwię, a za bardzo nie mogę zrobić, oprócz właśnie informowania Was o tym, że taka sytuacja ma miejsce. Dobra. Tworzyłam już raz z tego papieru. To jest Craft O'Clock, a dokładnie jaki papier to Felicity.
ale nie wiem, czy po polsku też ma swój odpowiednik. Piąteczka. I wydaje mi się, że zrobię chyba z tych cegiełek. One mi się bardzo podobają i tak pasują mi. A pomyślałam od razu, że użyję też różowego sznurka. Tylko czy ja sobie go tu gdzieś wyłożyłam? Nie. To zaraz. Przed chwilą gdzieś tu był różowy. A jest, dobra, jest. Jest tutaj z tej strony. Także będzie dzisiaj kartka dla kobiety. Nie ma specjalnego przeznaczenia jeszcze. Natomiast no, urodzinowo, kobieco, zobaczymy, co z tego wyniknie. Zawsze jak tworzę na żywo, to nie wiem, co mi wyjdzie. Mam nadzieję zawsze, że wyjdzie spoko i że, no, i że jakieś tam wasze oczekiwania spełnię, nie? Bo, no, bo z takim założeniem tu jestem. Baza ma wymiary zawsze takie same, jeżeli chodzi o moje prostokąty. To jest 6,6 na 4,6 cala. Czyli około 11, 7, 16, 9 cm. Ja bazy tnę sama z takiego papieru specjalnego, który mi odpowiada, więc po prostu kwadraty mają 14,6. No a prostokąty, tak jak Wam powiedziałam, więc ta moja baza też taki ma wymiar. Więc dotnę sobie od razu tło. A zaraz zobaczę, co mi piszecie i czy dzisiaj tworzycie też. Bo jeszcze nie czytałam waszych komentarzy, a widzę tylko, że tam migają i że coś piszecie. Już do was zaglądam. Tylko sobie to pierwsze tło. Jak już zaczęłam, to już je dokończę i zaraz. Dobra, i zaraz patrzę. Poczekajcie, poczekajcie. Ojej, dobra, dobra, już jestem chyba. Ja dziś póki co oglądam, bo mam dzieci chore i czekam do 22, aż mąż wróci z pracy. Ojej, współczuję choroby. Dzisiaj się dowiedziałam, że nasi bardzo dobrzy znajomi są z synkiem w szpitalu też. Także coś chyba z tymi chorobami, no niestety. Przed świętami mam wrażenie, że jest taki okres wzmożony. Nie wiem, z czym to jest związane. Ja bo zamierzam tworzyć, również witam ponownie. Cześć. Też pewnie byłaś tam, co, Renata? Dobrze, że tutaj się udało trafić. Będę robić tylko, że w formacie DL. Okej. Okay. A DL-ka to jest takie taki mój format, który zawsze marzę, żeby go w końcu zrobić, a jeszcze się nie zabrałam. Ale prędzej czy później zrobię i myślę, że może nawet prędzej. W końcu muszę sobie postanowić. Może na zmaganiach, których z kolei by mi się udało. Ja jak zwykle oglądam. Ania, a kiedy zaczniesz tworzyć? Jak zwykle. Działaj, działaj. Cześć, Asia, cześć. Później będę tworzyć, bo mam na jutro kartkę urodzinową dla chłopca. Okej. Okay. Oglądam z córcią. Okej. Póki co patrzę. Dobra. Dotarłam, robię kolację, więc oglądam. Oki, smacznego. Ja ślubna dzisiaj. A wy tu? No właśnie, widzisz, Agata. Ja tam zostawiam komentarz. Za tydzień się poprawię. Mam nadzieję, że wyjdzie. Nie będzie szarości, Aniu. Mam nadzieję, że nie będzie. Róże będą pewnie. Biele i róże. Tak się postaram. Oglądam i słucham. Robicie wielkanocne. Dobra, kartka w podziękowaniu. Famiran. Mega. W piątek jadę go kupić. To się cieszę, Agata, że się spodobały zabawy piankowe. To fajnie. Ja sobie teraz ogarnę biurko i szafę, potem zacznę coś tworzyć. Jeszcze nie wiem co. Kartkę albo zakładkę. Okej. Okay. Dobra, co za tydzień, dobra. A co się dzieje w tym tygodniu takiego, Gosia? Czy to jakaś specjalna przecinarka do papieru, czy może być najzwyklejsza? To jest gilotynka. Gilotyna trymer to nie jest żadnego specjalnego przeznaczenia. To jest taka standardowa scrapbookingowa. Są takie bardzo techniczne, do papieru biurowe, są scrapbookingowe. To już zależy kto co, na co ma ochotę. Cześć, ja paczam. Cześć, dobra. Spóźniona, ale jestem. Dobra, słuchajcie, to cześć Wam wszystkim jeszcze raz i już. Działamy. Uwielbiam róż z szarym. Ja też. Dzisiaj zobaczę, czy mi coś. Może jakiś akcent malutki dam, ale zobaczymy. No głównie na pewno będzie róż. To, żeby nie przedłużać, to działam. Działam. I teraz tak. Biel tylko potrzebuję jeszcze i sobie szybko tutaj wyciągnę. Jest biel. 4, 2 i 6, 2 mniej więcej. Tak jak zwykle robię sobie rameczkę. Najpierw jakiś taki intensywniejszy kolor, potem przełamuję go jakimś jasnym, najczęściej jest to biały. I potem główne tło. To jest taki mój standard. Najczęściej od niego nie odchodzę. Czasami mi się zdarzy, zależy od projektu i od wymagań, bo
No bo czasami po prostu nie pasuje, albo muszę zrobić jakieś większe elementy, ale najczęściej mam takie właśnie taki układ. Jak pewnie wiecie, jak bywacie na zmaganiach, to wiecie. 4, 1 i 6, 1. Powinno wyjść, albo jeszcze kawałeczek. Wolę zawsze mniej dociąć, żeby potem poprawić, niż dociąć za dużo i już nie móc nic za bardzo z tym zrobić. A jeszcze troszeczkę. Jeszcze po troszeczkę. Tu, jeszcze troszeczkę tu. Dobra. Powinno teraz być ok. Dobra. I teraz tag. Jeżeli chodzi o tag, to raczej widziałabym go jaśniejszego. Chociaż jak zrobię go całkiem białego, no to będzie taki właśnie taka biel tu z niego biła, więc się zastanawiam, ale muszę go na pewno jakoś oddzielić od tła. Więc moja propozycja tu jest taka, że zrobię go z różu. Zobaczę, jeżeli będzie mi to wyglądało za ciemno, to zmienię, ale z różu, a zobaczę, czy pod spód może dam gazę i tak fajnie to oddzieli się od tła. Także spróbuję w ten sposób. Gdyby nie pasowało, to no to zrobię biały. Chociaż, tak jak Wam już mówiłam, jeżeli chodzi o tego typu elementy, nie główne elementy kartek, czyli na przykład jakiś tam zwierzchu miś, czy jakieś coś takiego ostatecznego, co już się klei. Nie lubię tych elementów robić całych białych. Bo tak dziwnie to troszkę wygląda, tak jakby czegoś brakowało. No ale tu róż też za bardzo nie. Zobaczymy, może się uratuje. Może się uratuje. Ja tak sobie na razie roboczo położę. Bo możliwe, że ta biel gazy będzie troszeczkę za mało. I będziemy robić jednak białego taga. Zaraz zobaczymy. Więcej gazy. Tu mam chyba więcej gazy. Dobra. Patrzę. Ja robię, ale nie z mapki dziś, ale jedną dziś nadrobiłam. Dobra, superlansko. Widziałam właśnie. Nie, w sensie nie klikałam na nią, ale widziałam, że dodałaś. Także sobie zerknę po live'iku. Cześć wszystkim. Usypiam, młodą usypiam i dziś znów oglądam. Okej. Jest biel, no jestem. Uwielbiam twoje poczucie humoru, Olga. Fajnie. Współgra z moim poczuciem humoru. Dobrze. Dobrze, Olgo, to ja ciebie będę wykorzystywać zawsze. W rameczce. A często odnośnie twojego nazwiska są takie właśnie anegdotki różne w życiu, czy nie często? Daj znać. Jak to bywa u ciebie? Zobaczę. Jednak wiesz co, chyba będziesz tutaj, Olgo, chyba jednak wystąpisz tutaj w tym tagu. Dobra. Sprawdzę i sobie przymierzę po prostu. Tak będzie najlepiej. Bardzo często w praktyce muszę zobaczyć, czyli przyłożyć, przymierzyć i wtedy pada decyzja ostateczna, czy coś pasuje, czy zmieniamy. Super, Ewcie, słyszę. Cześć! No w końcu wyszłam z tajnej grupy i się dzieje na fanpage'u dużo. Mi też miło. Spóźniona, ale jestem. Hej. A może dać białą otoczkę taga? Można by, tylko wtedy musiałabym dociąć sobie nożyczkami. Mogę, ale wiecie co? Zobaczę, czy zrobię albo tak, albo tak. Może lekkie przesunięcie. Nikt nie mówił, że w sumie nie może być. Więc może zrobimy sobie tak. Poprzykładam, popatrzę. Jak wyjdzie słabo, to zamienię. A jak wyjdzie spoko, to zostawię. I taki mam tutaj spontaniczny plan. Żeby tak zrobić. Dobra, gaza musi być, tak. A w ogóle widziałam, że ruszyło jakieś wyzwanie scrapbookingowe G jak gaza. Muszę się wczytać, tak mi się tylko mignęło. Nawet nie wiem, do kiedy jest, ale tak pomyślałam, że w sumie to chyba może wezmę udział, bo dawno nie brałam udziału w żadnych wyzwaniach. Więc może to już czas. Może trochę za różowo będzie tutaj teraz. No ale nic, dobra, zobaczymy. Ja tych tagów nie będę kleić, po prostu je zwiążę i one będą takie przynajmniej na jakiś czas ruchome.
I zobaczymy, jak to wyjdzie. A jeszcze do tego tagu mam gdzieś kółeczko, tylko czy ja je teraz znajdę? Takie kółeczko, żeby tutaj zrobić, wiecie, taką. No, takie zabezpieczenie. Nie wiem, czy tu widać na tej mapce, ono jest trochę inne, ale jak znajdę, to wam szybko pokażę, a jak nie znajdę, no to. To trudno. Obawiam się, że gdzieś tutaj. To jest bardzo małe, wiecie, i takie rzeczy najczęściej gdzieś są tu, a nie pomyślałam, żeby sobie to wyłożyć. O, chyba jest. Dobra. Dobra. O ile duże wykrojniki, to sobie trzymam tak w miarę na widoku, wiem, jak je znaleźć, a o tyle takie malutkie, to już loteria. Ale się udało, dobrze. Nie za różowo, według mnie różu nigdy dość. Okej, ja się przełamuję, bo takie różu to nie za dużo, najczęściej właśnie szare. Tu już się nawet śmiejecie ze mnie, że ciągle szare. No ale raz na jakiś czas można poszaleć. Zresztą to jest na żywo, więc ja biorę sobie poprawkę na to, że wiecie, potem już wiem, co mogłam zrobić inaczej. No i też z tego się trochę uczę, bo każda kartka, którą wykonuję, czegoś mnie uczy. Dobra. Tak jest. Tak jest, tak. Tak. I teraz z tym sznurkiem. Ja sobie go zrobię tak na pół. Super są te dzisiejsze napisy. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę. Bardzo mi miło. Pomyślałam, że zawsze były jakieś okazje takie specjalne. Wielkanoc, Dzień Matki już był też napis i jakieś takie męskie. Męskie też były w sumie uniwersalne napisy. To pomyślałam, że może być teraz tak po prostu, wiecie. Tak bez okazji, no urodzinowo, ale tak bez szczególnej jakiejś takiej okazji. Jak macie jakieś pomysły, to dawajcie mi zawsze znać na maila albo na fanpage'u. Ja wtedy mogę zaprojektować napisy, wiecie, tak pod jakąś okazję i wtedy na zmaganiach będziemy też robić jakąś kartkę na konkretną okazję. Dobra, zobaczę tylko, czy tutaj. Ten sznurek jest taki woskowany, więc on. On trochę gorzej współpracuje niż taki zwykły jutowy. Więc nie wiem, jak to wyjdzie. No dobra, zobaczę, czy mi się zawinie. Ryzyk fizyk. Zobaczymy. Dobry wieczór wszystkim. Cześć Paulina. Cześć. Cześć Dariuszu. Nic się nie ukryje, widzę, że dołączyłeś. Ja mam do zrobienia kartkę na 25-lecie święceń kapłańskich. Jej. To wtedy po prostu taki napis, to chyba po prostu się wszystkiego najlepszego życzy, prawda? Na takie święcenia, na taką uroczystość. Eunika, twoje napisy często ratują mi życie. Jesteś kochana. Bardzo mi miło i się cieszę. Super. No tak średnio się to zawinęło. Dobra. Chyba będę ukrywać jednak. Albo wiecie co? Myślałam, że ten sznurek będzie ładniej wyglądał. To jednak widzicie. Wzięłam sobie papier pod sznurek, a tu takie coś. Jednak chyba co jutowy, to jutowy jest. Dużo lepiej wychodzi. Także dam taki. No dobra. Nawet dzisiaj jestem. O, cześć Ola, cześć. O Boże, kochany. Dobra, zapomniałam, bo ja się przyzwyczaiłam. Te transmisje najczęściej były w grupie zamkniętej. I się przyzwyczaiłam, że tam jest takie grono osób stałych, takich, wiecie, takich już się przyzwyczaiłam do tego grona. A tu nagle, jak się otworzyło transmisję, no to tak naprawdę może dołączyć każdy i wtedy. No nie to, że mam jakąś większą spinkę, no ale trochę chyba jednak mam. Minimalnie może trochę. Taką malutką, wiecie, malutki taki stresik tylko. No dobra. Dobra, coś z tym sznurkiem to potem wymyślę. Więc skończyłam chyba na tym, że to będzie tak. Tu się coś tak trochę przesunie. No i jeszcze został nam jakiś taki element główny. I teraz tu jest wazon z kwiatami, czy słoik z kwiatami. To jest oczywiście tylko przykład. Te mapki to jest przykład, nie trzeba się kierować w 100%. Nimi można, ale nie trzeba. Więc ja pomyślałam, że jak są urodziny, to może być babeczka. Tortu nie mam wykrojnika, ale mam babeczkę.
Więc zrobię babeczkę i teraz tak. Babeczka składa się z trzech części, czyli takiej. To się nazywa chyba papilotka, tak? Dobrze mówię? A, chyba ten taki papierek. Krem i. Nie krem. Część właściwa i góra. No nie wiem, dobra, cukiernikiem nie byłam nigdy. W każdym razie ma trzy części. Środkowa część najczęściej u mnie jest biała, chyba że jest kartka zupełnie w jakichś innych kolorach, to. No to staram się dobierać pod kolor, ale tutaj biały będzie pasował. Zastanawiam się, w jakim kolorze to zrobić. Bardziej może pod sznurek bym zrobiła. To jest trochę za jasne. No dobra, może coś takiego. Albo taka będzie góra. Może taką damy górę. A dół troszeczkę może wyraźniejszy, ciemniejszy. Zaraz coś tutaj wymyślę. Zobaczę. Jak mi to nie będzie pasować, to zmienię. Dopóki się nie przyklei, to wiecie, wszystko można ładnie popodmieniać. W końcu trafiłam na Scrabooking, weszłam i nie działa to tam transmisja. Czekałam, czekałam, a z przypadkiem tu weszłam. A tu idzie pełną parą. No, cześć Daria, właśnie tam zostawiłam tylko komentarz, wiesz, żeby tutaj przejść, gdy tam nie pójdzie. Już na początku tutaj ukajałam, tak się mówi, że coś musiałam zrobić chyba nie tak, że nie poszło. Dowiem się, jak się skończymy transmisję, to sprawdzę, co tam, co zrobiłam nie tak, bo coś na pewno zrobiłam nie tak, albo to po prostu się już zmieniło coś na fejsie. Od tego czasu, jak czytam instrukcję. No zobaczymy. Za tydzień się poprawię, potestuję, posprawdzam, żeby na pewno działało i żeby już tak nie było. Fajnie, że się ostatecznie udało tutaj trafić. No chciałam, jak to się mówi, chciałam zrobić coś lepszego, czyli właśnie taką poczekajkę, transmisję, że się czeka i zaplanowaną. No a wyszło tak, że trafiła cię po 15 minutach. No ale nic. Człowiek uczy się na błędach. Nie mogłam was znaleźć, ale dotarłam. Dobra. Ja spóźniona, nie mogłam się dostać, bo klikając na przypomnienie, wyskoczyło mi, że zawartość niedostępna. Jeszcze masz spinę, no daj spokój. No właśnie tak wiesz, trochę mam, trochę nie już. Wydaje mi się, że już w miarę na luzie. No ale jak już się otworzyło te transmisje na takie, wiecie, na taką publikę już totalnie otwartą, no to zawsze tam na początku coś jest, nie? Jednak zamknięta grupa to zamknięta grupa. Zawsze jest tak bezpieczniej. Nie to, że mam, ale mam. Pewnie tak powiedziałam, no widzicie. Jak ja mówię i robię, to najczęściej potem. Najczęściej nie oglądam tego, co mówię, ale jakbym obejrzała, to pewnie bym się zdziwiła, co ja tutaj wam mówiłam. No ale nic. Cześć dziewczyny, trochę spóźniona. Cześć Magda, cześć. Nie musisz mieć. Dla mnie jesteś super. Mój mąż ostatnio non-stop słyszał Eunika to, Eunika tamto, a warsztaty Euniki i tak dalej. W końcu spytał, Eunika to takie wasze guru w tym, co robicie? Ojej, pozdrowienia dla męża i dla ciebie, Agata. Żadny guru. Tak sobie po prostu działam i. No, i zagrzewam do działania. Taka jestem jak wy, tylko zagrzewam was też. No. Dobra, Dominika, ja zmykam, trzeba odpocząć. Dobranoc. Dobranoc, dobranoc, trzeba odpocząć. Ja dzisiaj też wcześniej idę spać, bo. Ostatnio dużo działam, a nad czym to się wszyscy jeszcze niedługo dowiecie. Część już wie, bo jakieś tam przecieki były, część pyta mnie, no to też jak już zostanę zapytana, to odpowiadam, ale o wszystkim się dowiecie w swoim czasie. Dobra, no to co, przyklejam chyba. A jak już będę przyklejała, to zobaczę, czy ostatecznie ta gaza zostanie, czy coś tutaj jeszcze dodać, zawinąć i tak dalej. Dobra. Dobra, dobra. Ja nie jestem guru, no dajcie spokój. Ja po prostu tak, nie wiem, no, każdy może wpaść na pomysł założenia grupy, no w tych czasach to wiecie. No i tam trochę podziałania. Ja robię to, co lubię, więc to mnie, wiecie, tak ładuje dodatkowo. Te nasze live'y też mnie ładują pozytywną energią i tak jest fajnie i sobie możemy porozmawiać, więc wiecie, to tak trochę czasami może nawet dla siebie też robię. Dla was też oczywiście, no ale dla siebie też. Jakby mnie to nie jarało, to bym nie robiła. Wiem, że tak potocznie teraz zabrzmiało, ale
No ale jara mnie to, to robię. Dobra. Już siedzę cicho. A wisienka zaraz też będzie, tutaj jest. Tylko myślę cały czas jeszcze nad kolorem, czy dać czerwoną, taką bordo jak w wiśnie, czy w różu. Ale różu chyba już jest za dużo, więc raczej będzie bordo. To zostawiłam sobie na koniec wisienkę na babeczce. Szukam taśmy. Jest tu. Jak będzie kiedyś live, na którym niczego nie szukam, to mi dajcie znać. Na razie chyba jeszcze nie było takiego. Dobra. Cześć, powiadomienia nie dostałam i wariowałam na grupie, gdyby ktoś się napisał, że live jest tutaj, to wcale bym nie była. Cześć, fajnie, że dotarłaś. No właśnie transmisja odliczała swoje, a transmisja druga na fanpage'u się pojawiła i chciałam udostępnić ją na grupie, ale się nie dało. Nie było przycisku i dostawałam w ogóle informację, że tam nie działa i tutaj coś, więc już nie szłam na grupę i nie dawałam linka, a ja zobaczę po prostu, co się wydarzyło z tą transmisją, że tam nie poszło. Naprawdę, słuchajcie, nie wiem. Ale sprawdzę to. Testuję nowe rzeczy po prostu i. No i tak czasem jest. Dobra. Przyklei się równo w miarę. Dobra. Może być, może być. Nie każdy może ją prowadzić jak ty. No każdy pewnie ma jakiś swój sposób i swój zamysł na prowadzenie grupy. No jeżeli mu jest, się sprawdza, to bardzo się cieszę. I cóż. No tak sobie pomyślałam, że warto stworzyć grupę, na której będzie miło. Chociaż wiecie, jak jest dużo osób na grupie, to nie da się tak w 100% zapewnić, że każdy będzie przestrzegał regulaminu i każdy. No, będzie w kulturalny sposób się odzywał do siebie, ale no na razie jest w miarę okej. Okay. Zobaczymy, jak będzie dalej. Mam nadzieję, że będzie też okej. Dobra. Babeczka powstaje. A widzę, że dziś na ziuziowo. To właśnie starałam się nie użyć szarego. Mój cel na dziś to nie użyć szarego. Nie ma jak to. Postanawiać sobie z przeczeniem. Dobra. Aha, wisienka jeszcze miała być. Dobra, zamontuję taga jeszcze i wytnę wisienkę. Ja jestem, oglądam, miałam robić, ale córa dziś miała kumulację buntu dwulatka, więc łóżko, kocyk i herbatka. Okej. Okay. Nie wiem, czy cię to pocieszy, czy nie, ale jest bunt dwulatka, potem jest bunt trzylatka, potem cztero i pięcio i u nas na razie trwa pięcio. Już pięcio i pół trwa i już chyba tak zostanie do osiemnastki, coś czuję. Nie jest łatwo, nie jest. Ale nikt nie mówił, że będzie. Ja też bardzo lubię i zawsze czekam na wtorek. No to się bardzo cieszę. Naprawdę, bardzo mi miło. No i też dzięki takim właśnie waszym opiniom i waszym temu, co piszecie, to mi się jeszcze bardziej chce. I tak wiecie, i w ogóle jest tak fajnie, więc. No, cieszę się. Dobra, przyklejam, zobaczymy. Już nie będę sobie przymierzać, tylko tak jakoś o tu. Potem sobie jeszcze te końcówki jakoś podopinam. I tak będzie leciutko przesunięty. I będę go kleić na taśmę 3D. I teraz tylko myślę, ale chyba dam go na mniejszą, bo tu wszystko będzie na podwyższenie, więc na 1,5 mm. Na trójeczkę to by za bardzo odstawało. Na półtora. Olga Biel. Często mam nazwisko po mężu od 3 lat i co jakiś czas ja albo ktoś parska śmiechem okazjonalnie. O, jeszcze się nie przyzwyczaiłam, ale to daje trochę radości. No i w papierowym świecie Biel to podstawa. No, no i super. I takie podejście fajne też jest podstawa. Bardzo fajne.
Ja za to jestem jedynakiem i jakoś nie mam za bardzo z tym śmiesznych historii. Mój mąż zawsze odpowiadał, że jest jedynakiem, chociaż ma dwoje rodzeństwa. No i tyle ze śmiesznych historii. To by było na tyle. No, dobra. Już więcej mam chyba z imieniem zabawnych historii. Tu troszkę muszę podkleić, bo to będzie mi się ruszało. Na przykład tak. No dobra, wisienki. Wisienki, wisienki. Gdzieś tu mam bordo. Jest taka bardziej w sumie czerwień, ale może być dobra. Wisienki. I potrzebuję jeszcze zieleń. Tu gdzieś mam moje paski superanckie. Dobra. Żeby nie ściągać całego, to będzie tak. I zaraz montujemy wisienkę. To. Aha, to osobno, dobra. Jak nie będziesz szukać, to będzie nudny live. No też prawda, coś w tym jest. Dzisiaj nie było nudno od początku, bo wy znowu szukałyście pewnie transmisji, więc też zafundowałam wam atrakcji troszkę. No ale cóż. Ja najwięcej szukam, jak zrobię porządek, ale chyba każdy tak ma, albo przynajmniej sporo ludzi, bo zasłyszenia tak właśnie kojarzę, że najgorzej jak się zrobi porządek, wtedy wszystkiego trzeba szukać. Dobra, ja siadam. I teraz potrzebuję tak pęsetkę, nożyczki, klej i będę montować wisienki, bo wisienki są w takiej całości i ja muszę sobie osobno dać zielone łodyżki i osobno czerwone dokleić owocki. Więc owocki sobie naklejam na zielone, ale je przycinam, żeby czasami mi tu nie wystawały z boków. Zaraz wam zresztą pokażę. Pyk, pyk. Zostawiam sobie takie po prostu malutkie o wypustki i na tym kleję czerwone. Fajnie, fajne te tłuste cegiełki. No też mi się właśnie podoba. Craft O'Clock, papiery. Poczekajcie, bo chyba nie to. Nie to dobrze, tylko. Ta wisienka ma takie serduszka tutaj. I muszę pilnować, żeby mi się nie przesunęło. O dobra. I listek na końcu. Dobra. I teraz najciekawsze, czy mi się to wszystko tu zmieści. A, listek stoi tu. Dobra. Czy mi się to zmieści? Jako tako, po japońsku. Dobra. No dobra. To chyba kleję. Wisienki będą trochę przesunięte, żeby nie zasłaniały tutaj tego kółeczka tagowego. Babeczka prosto, wisienki przesunięte, dobra. Dobra. Babeczkę dam na 3 mm na taśmę pionkową. Lubię, jak te takie ostatnie elementy fajnie tak dosyć wysoko odstają. Wtedy kartka nabiera większej głębi i no i tak mi się wydaje, że tak fajniej to wygląda. Dobra. A jeszcze listek. Jeszcze listek. A propos nazwiska, odebrałam ostatnio telefon i pani pyta, czy może rozmawiać z Joanną Krupą. A właśnie powiedz mi, bo. Aha, Joanną Krupą. Dobra, już widzę, że chodzi o imię. Bo wiem, że też niektóre osoby nie lubią, jak odmienia się ich nazwisko. A podobno nazwiska, jak można, to się odmienia. I myślałam, że może chodzi o odmianę, ale to akurat widzę, że chodziło o inną osobę po prostu.
Co odpowiedziałaś? Że nie można? Nie masz do niej kontaktu? Gdzie można kupić te specjalne papiery ze scrapbookingu? Mogłabyś coś polecić? Natalia, jasne. Ja najczęściej kupuję albo w Galerii Papieru. O, to jest akurat producent papieru, który ma papiery Galerii Papieru, w sensie tylko swoje. Ale ma bardzo dużo różnych fajnych papierów. Ten akurat jest z Craft O'Clock i bardzo ich lubię. Mają dużo super papierów. One są troszeczkę cieńsze, ale to nic. Też są, nadają się do scrapbookingu wyśmienicie. Jakie jeszcze inne? Wiecie, co muszę zerknąć? UHK Galery na pewno. To jest też osobny sklep. Ogólnie sklep na Strychu posiada w zasadzie chyba wszystkich producentów papiery. Lemon Craft ma fajne papiery, ja akurat dużo ich nie mam, ale to dlatego, że na razie to mam tyle papierów, że to mogę przez 10 lat już nic nie kupować i po prostu nie dokupuję, ale Lemon Craft ma fajne, Mintai Papers też są super, ale no to wszystko w sklepach po prostu. Jak sobie wpiszesz sklep scrapbookingowy, to wyskoczy bardzo dużo różnych sklepów i po prostu patrzy, zależy co, na czym ci zależy. Ja najczęściej jak mam coś kupić, to szukam tej rzeczy, na której najbardziej mi zależy, jaki sklep ją posiada, no i potem patrzę jeszcze co ma dodatkowo. I najczęściej papiery kupuję niejako przy okazji. Lokalnie może też zobacz, czy w mieście masz jakieś sklepy. Może masz. My tu za bardzo nie mamy w Toruniu. No, ale wiele miast posiada. Dziewczyny w Akszonie chyba też kupują. Ja tutaj nie mam żadnego. W Lesznie chyba jest najbliżej. To jest chyba 100 kilometrów. I jeszcze nigdy nie byłam w Akszonie. Nigdy, nigdy. Więc jak tylko mi się uda kiedyś być po drodze, to chyba nie wyjdę z tego sklepu. A babeczka nie jest szara, no właśnie jest taka. Taki ciemny tutaj ma. To załóżmy, że to jest taki, wiecie, żużel. No dobra, to jest szary. Troszeczkę. Za szybko ci dziś idzie. Wiesz co, ja w sumie tak sobie gadam, gadam, a jest 10 po. No to jeszcze jakieś kropeczki wymyślę zaraz. Coś tu jeszcze dodam, spoko. Jeszcze nie kończę. To nie jest w moim stylu za bardzo taki motylek. Chyba nawet za bardzo nie pasuje. Otworzyłam szufladę i pierwsze co zobaczyłam to są takie motylki. Ale chyba lepiej bez. Dobra. Hej, 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 dopiero teraz jestem, było wielkie ognisko i kiełbaski, dopiero wróciłam pełna i syta. Zazdraszczam ogniska. Mam nadzieję, że niedługo już będzie ciepło i jakieś grille się zaczną. Bo już powoli można by coś szykować, ale fajnie. A to z jakiejś okazji było to ognicho, czy tak po prostu się spotkaliście? U mnie jest już 9-latka, a bunt. Co to za papier, ten murek? Fajne są te cegiełki. Kamila, to jest sklep Craft O'Clock, a odcięłam sobie piąteczka. Poczekaj. Coś z herbatą. A mam tutaj jeszcze drugi chyba. Tylko mi kamerka nie ostrzy, bo wyostrzyłam automatyczną ostrość, ale może będzie. Felicity, piąteczka. Craft O'Clock. Fajne są, naprawdę. Jeszcze, żeby takie szare zrobili, to już w ogóle byłoby super. U mnie 7-latek też się buntuje. No właśnie, to bunt 3,5-latka. No, tak mówię do 18 pewnie. Chyba, że się wyprowadzi wcześniej, to może nie będzie już buntu. Wywaliło mnie już drugi raz. U mnie bunt od urodzenia i tak już trwa 9 lat. No, no. Nie jest to pocieszające, ale nastawiam się na to. Nastawiam się. Moje panieńskie nazwisko to Górka, a mój mąż, jak jeszcze nie był moim mężem, to do mnie przychodzi zawsze było, że czemu to Górki musi mieć pod górkę. No, z nazwiskami czasami są fajne anegdotki. Ja mojego nie miałam nic chyba takiego ciekawego z moim panieńskim. Ach, tam, dawne czasy. A propos wtorków, kończę pracę we wtorki i tak, że zawsze w autobusie zaczynam oglądać około kwadransa, później jestem już w domu i oglądam. I tak co tydzień będzie. I tak co tydzień. Będzie live za tydzień? Będzie, bo chyba święta się kończy się, nie? Poniedziałek, ja nie wiem jak to wypada. Mnie to tak nie za bardzo obowiązuje. Będziemy się spotykać. Wiecie co? Ja tylko sobie zerknę. Ale 16, 23? Nie, spoko, będzie, będzie.
A co z lejwami, jak skończą się mapki? Mapki się nie skończą. Mapek jest tyle, że się nie skończą. Na razie, słuchajcie, trwają. No nie mówię, że do końca życia będę je prowadzić, chyba że postanowi się moje życie nagle skrócić. Mam nadzieję, że nie. Taki czarny humor. No na razie będą te zmagania i mi się dobrze, fajnie z wami spędza czas. Zawsze jakaś kartka powstaje, więc na razie nie planuję ich zawieszać ani nic z nimi robić. Mogą ewoluować w jakiś sposób, jeżeli będę dostawała głosy, że na czymś wam zależy, na czymś wam nie zależy, coś chcecie, to możemy sobie tutaj w ramach właśnie mapek coś pomyśleć. Ale na razie no, spotykamy się co tydzień. Chyba że będzie jakieś takie typowe święto w jakiś wtorek, no to wtedy po prostu live'a nie będzie, jak będę wyjechana, ale tak to będą. Znajdziemy nowe mapki, no właśnie, zawsze się znajdą, a jak się już naprawdę wszystkie skończą, co jest niemożliwe, to usiądę i zaprojektuję kolejną i będzie. Także spoko. Coś za szybko ci idzie, jeszcze tu coś dodam, także spoko. Jeszcze sobie z 10 minut możemy porozmawiać, a ja na razie nie nadążyłam za komentarzami, więc wiecie, jeszcze tu możemy spędzić trochę czasu. Cześć, dopiero klapłam szał przedświąteczny. Podoba mi się twój pomysł. Dobra, ja już jestem chyba trochę za daleko od tego, o czym wy tu piszecie, ale zobaczę. Oczywiście od Joanny, no tak. Łączę was nazwisko. Na strychu nie ma Lemoncraft chyba. Aha, okej, to nie wiedziałam, patrz. Ale że nie, w ogóle nie ma? To się dziwię. No w każdym razie, jak komuś zależy na papierach Lemoncraft, to na pewno w wielu sklepach można je znaleźć. Także mi się kojarzy po prostu na strychu jako najbardziej zaopatrzony sklep, ale fakt, że ja tam dawno nie robiłam już zakupów, bo na razie mam taki etap, że jakbym powiedziała, że wszystko mam, to chyba bym nawet nie skłamała. Więc na razie takich większych zakupów nie planuję. No teraz zbliża się zlot, więc tam może coś upoluję i na pewno coś zresztą kupię, niestety. Ale wezmę małą torbę, żeby tylko mi się zmieściło tyle, ile w torbie. Zielone koty chyba dużo ma też. No, tych sklepów jest sporo, także tam różne nazwy. Jak sobie wyszukacie, to naprawdę sporo tych sklepów wyskakuje. Ja ostatnio zrobiłam na 3 mm kwiaty w pracy komunijnej i zastanawiam się, czy to nie jest przegięcie, bo tam tekturka i kwiaty ze stempla pierwszy raz kolorowałam tuszem akwarelowym. Zastanawia się, czy nie jest za wysoko, to musisz zobaczyć, czy ci w kopertę wejdzie taka kartka. Ja staram się robić te kartki, żeby w miarę wchodziły, koperty mam troszeczkę większe, bo nie pamiętam już teraz wymiaru. B6 jest wymiar, ale dokładnego wymiaru nie pamiętam, ale no mi wchodzi z luzem ta kartka, więc nawet jak jest lekko wystająca, a kopertka jest trochę większa, to się to mieści. A jak się nie mieści w kopertkę, no to wtedy w pudełeczko zawsze można dać. Właśnie jestem z Torunia i wiem, że za bardzo niczego nie ma. O, witam moją tutaj sąsiadkę. Ale dziękuję ci bardzo za wszystkie informacje. Wiesz co, jeszcze jest Blik, ale w Bliku ci nie polecam. Ja byłam bardzo dawno, oprócz, nie liczę kilku teraz wizyt przed warsztatem po pastele, ale byłam w Bliku bardzo dawno temu, jeszcze w tym, którego już nie mam. Gdzie on był? Na Sobieskiego chyba kiedyś był. I tam były papiery scrapbookingowe, było ich bardzo mało i były bardzo wymacane i pognieciane, więc ja tam nie nastawiałam się za bardzo na zakupy tego typu. Kupuję w zasadzie tylko online, albo właśnie na zlotach i na jakichś takich warsztatach, na których jestem. No w Toruniu to ciężko o takie papiery. Ale ja mam dużo, jakby ci czegoś zabrakło kiedyś, to się odzywaj. Tak wiesz, w ramach awarii jakiejś, że coś na teraz potrzeba, to wal do mnie. To chodź do Łodzi, są dwa ksiony. Nie kuś, Kasia, nie kuś, nie kuś. Żurzel jest, tak. Chyba się sezon zaczął, tak? I chyba jakaś przegrana była. Nie wiem, ja nie śledzę, ale kiedyś chodziłam na żurzel, ale już tak jakoś. No nie można wszystkiego robić. Jak się robi jedno, drugie, piąte, dziesiąte, dwudzieste, no to po prostu z czegoś trzeba zrezygnować. W Toruniu macie Eunikę, a w Lublinie tylko jeden sklep, Art Hobby Studio, ale ma warsztaty. O tyle dobrze. No to super, no to super. Fajnie, że lokalnie warsztaty. Tu właśnie, wiecie co, ja szukam takiego miejsca przyjaznego, kreatywnego, gdzie można by robić warsztaty na miejscu, no ale też nie ma. Jak są, oczywiście sali jest pełno do wynajęcia, ale chodzi mi o takie miejsce, które oferuje też jakieś takie produkty dla artystów, dla scrapbookingu, to już w ogóle byłoby super, no ale nie ma. W Bydgoszczy jest, a w Toruniu nie ma. Jak ktoś chce otworzyć, to śmiało, bardzo chętnie podejmę współpracę.
Ja właściwie dopiero zaczynam, bo nie mogłam się zdecydować, co stworzyć. No i jeszcze musiałam wyciąć potrzebne elementy. Dobra, to trzymam kciuki i wrzucaj pod postem na grupie, jak skończysz karteczkę. Nowe kolekcje będą niedługo. Lemon Craft tu, tak? Chyba. Muszę czuwać. Wiem, że Mintej teraz nowe też wypuszcza fajne. I na jedne się nawet. Pod koniec kwietnia chyba mają być. Na jedne się. Myślę, że się skuszę, bo są spoko. Tak się wydają. Fabryka dekoru ma rewelacyjne papiery i różne dodatki. Okej. A może w tej mapce zmieścić obrazek Tira i cyfrę 60? A można w tej mapce? Można. Słuchajcie, jeżeli chodzi o mapki, to ona ma. Mapki mają wskazywać, pomagać, inspirować. Bardziej jak nie macie jeszcze takiego doświadczenia w kompozycji, w komponowaniu pracy, to one wtedy pomagają, tak? Jeżeli macie coś zrobić, siadacie i nie wiecie za bardzo, co pasuje, czy tu wyżej, czy tu niżej. Mapka wskazuje taką główną. Plan kompozycji, w sensie jakby to, jakby można ułożyć elementy, żeby wyszło dobrze. Ale to można z tej mapki zrobić na przykład kwadrat i też będzie ok, tak? Jeżeli ta część będzie na środku. Można tutaj jakieś inne rzeczy dawać, można coś sobie tu dodać, tak? Ja sobie dodam tam kropeczki, tu gazy na przykład, ani żadnych takich, wiecie, nie było zaplanowane, ja sobie dodałam. Także to tu nie musiałby być tak, tu mógłby być prostokąt, a mogłoby być. Nic, mogłoby być jakieś takie, wiecie, większe tło. To dowolnie, tak sobie robimy jak chcemy i jak nam pasuje. Można zmieniać. Czasami jak tworzy się kartki z mapek, to jakbyście zobaczyły mapkę i kartkę, to czasami kartka pasuje bardziej do innej mapki niż do tej, na podstawie której została zrobiona. Także tutaj zupełna dowolność. Mapki się nie skończą. No tak, no dokładnie. Jest bardzo dużo. I powstają nowe też, także nie ma co się bać. A tak z okazji braku okazji lubimy czas spędzać na podwórku, roki życia na wsi. No to super, no to super. A to Ognicho, tak? Ale czad. Fajnie, fajnie. PageMaps chyba wydaje co jakiś czas nowe. Tak, i te ostatnie chyba dwie czy trzy, które były, to są właśnie z tych najnowszych, z 2019. Wcześniej brałam te z takich starszych, także cały czas powstają nowe. Ja mam propozycję na temat, gdzie jest. Poczekaj. Gdzie jest granica inspiracji, a kopiowania na przykład kartki? Chodzi ci o to, że jak patrzysz na czyjąś kartkę i robisz na podstawie czyjejś kartki swoją, granica jest trudna, jak zwykle, jeżeli chodzi o prawa autorskie, to no to rzadko kiedy jest tak, że granica jest sztywna. Ja proponuję, żeby się. Za bardzo nie inspirować, to źle zabrzmi, inspirujcie się, ale żeby nie starać się robić takich samych kartek jak ktoś, bo już pomijam fakt, że ktoś sobie opracował najczęściej taki wzór i to jest jego projekt, no ale najlepiej wiecie, jak je zrobić. Poszukajcie sobie fajnych kartek, które wam się podobają, albo sobie gdzieś się pozapisujcie tam na Pinterestie, przypnijcie, albo sobie pobierzcie na komputer i sobie obejrzyjcie, nie wiem, 30 na raz, które wam się podobają, po czym zamknijcie i siadajcie do pracy. Tak się robi najlepiej, bo wtedy nie ma takiej sytuacji, że od kogoś coś za dużo. No ale to, żeby zrobić identyczną kartkę, to naprawdę trzeba się bardzo postarać, wiecie? No raczej się nie robimy. No granic, nie wiem, gdzie jest granica, nie wiem, czy jest. No czasami widać, że ktoś centralnie robi identyczną. No, najczęściej jest tak, jak ktoś chce zamówić kartkę, podsyła zdjęcie, czy zrobi mi pani taką kartkę. No to ogólnie nie robimy kartek na podstawie czyichś projektów, tak? Jak macie takie propozycje, to uświadomcie osoby, że najlepiej niech się zgłosi do autora kartki i autor kartki tej pani zrobi taką kartkę, bo nie ma innego wyjścia z takiej sytuacji. Ja czekam na okiennice i ostatnio spodobały mi się kartki sztalugowe. Okej. Ja uwielbiam oglądać te live'y, mam wtedy motywację do działania i robienia projektów. Dzisiaj utknęłam na zaproszeniach na 18. No to fajnie, to live'y zostają, tak? To na razie to. No chyba, że naprawdę coś się wydarzy w moim życiu. Zachoruję czy coś. No ale jestem dobrej myśli, jak mnie znacie trochę. Więc no na razie się widzimy. Co tydzień i jeszcze chyba nam dwie soboty zostały. Teraz nie, bo są święta, ale kolejne będą. No i nie będzie soboty tej, kiedy jest zlot, bo mnie wtedy też nie ma. Eunika, jedziesz na ten zlot w Katowicach, to z noclegiem planujesz? Wiesz co, Ewelina, ja będę w Krakowie nocować i na zlot sobie podjadę do Katowic, więc nocleg mam w Krakowie.
I ta moja rodzinka pewnie zostanie, a ja sobie ruszę, sama autem. A co, imprezkę chcecie? Muszę wynegocjować z mężem, ile godzin może mnie nie być tego dnia. No ja mam jeszcze taką kwestię, że karmię małego, mojego 5-miesięczniaka i no i też za długo bym nie mogła, ale no coś wymyślimy. Planuję na pewno jakąś kawkę po warsztacie. Taką nawet na krótko, gdzieś wyjść i usiąść i pogadać. Jak macie ochotę, to no to jeszcze pisałam na grupie, ale jeszcze pewnie zaraz przed wyjazdem też napiszę. Zamiast małej torby lepiej wziąć małą kasę. To musiałabym wszystkie karty zostawić, nie? Chociaż nie wiem, czy tą kartą, ale chyba można kartą, można. Na pewno gdzieś można kartą, więc tak już. Już bym się bała nie wziąć karty. Jak będzie jakaś super okazja, to wiecie. Może być smutno. Ja w Londynie szukam na warsztaty, coś się powoli kroi. O, no i super. W sensie ty będziesz prowadzić, tak? Dobrze rozumiem? Fajnie, fajnie. Trzymam kciuki. Cześć, dzieci uśpione, pranie czeka, ja wpadłam popatrzeć, ale już widzę po. No właśnie nie, jeszcze robię kropeczki i mam jeszcze 8 minut, słuchajcie. Więc coś jeszcze tu dokleję, chociaż nie mam pasujących. Raczej to jest za bardzo róż, za dużo róż. No ewentualnie czarne, ale czarne to. Wiecie co? Zrobiłam bardzo. Bardzo mi się spodobało, jak robiłam kartkę z takiego murku, to była walentynkowa. Tam było więcej gazy, ale spodobał mi się efekt tych czarnych wypukłych na gazie. Zobaczymy, czy to będzie. No bo raczej nie mam takich kropeczek pod kolorki tutaj, te, których użyłam, ale mam takie o. To są półperełki. Są zmieszane dwa rozmiary, niestety, kiedy źle wsypałam. Więc muszę sobie ich trochę powyciągać, żeby zobaczyć. No, także ja tu jeszcze kończę i zobaczę, czy nadążę z komentarzami. Dobra, 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 dobra. Hej, jesteś z. Aha, tutaj do Kasi, czy z Lublina? Dobra, nareszcie dotarłam, cześć. Fabryka dekoru, ma śliczne papiery, ale bardzo cienkie. Okej. Nie mam, nie znam ich papierów. Unika, boję się, że mnie zarazisz swoim hobby. No to wpadaj na kawę i ten. No i nie bój się, tylko po prostu. Podziałamy coś. No, Eunia, cześć, Oleczek. A ty jesteś chyba w Hiszpanii, dobrze kojarzę? Czy wróciłaś już? Coś mi się mignęło. Pozdrowionka, Oleczku. Bardzo apetyczna kartka, dostałam apetyt na wisienki. O, to się cieszę. Niedługo będą dojrzewać pewnie. Nie robimy plagiatów, to jasne. Okej, tak. To jest zdrowa choroba. No, taką chorobą mogę zarażać. Także spoko. W sensie scrapbookingiem. To tu. Najczęściej sobie przymierzam, ale wiecie, gadam, gadam, a zaraz będzie już godzinka. I. No, i czas nam się skończy. Ja to na przykład traktuję, że plagiatem byłoby to, że zrobiłabym taką samą kartkę jak Unika. Na przykład wybrałabym jakąś kartkę z twoich obzdjęciowanych i po prostu kropka w kropkę bym ją zrobiła, te same papiery, kolory i wymiar kartki. Tak, no można się zainspirować i można wtedy na przykład napisać, najlepiej się inspirować, wiecie, jak ktoś pokazuje jak tworzyć, no to można załóżmy z takim jakby tutorialem, ale wtedy napisać też, że według projektu kogoś, no bo jednak kartka jest pewnego rodzaju projektem i ma prawa autorskie, jakby nie patrzeć. Chociaż no to nie są takie. Są, ale może nie jest to traktowane tak w środowisku. Poważane może to nie jest, no ale tak jak z grafikiem, grafik projektuje jakieś plakaty. Tu źle przykleiłam. No dobra. To. No to ma jakieś prawa, tak? Do tych grafik, które sobie zaprojektuje, więc tak naprawdę no to jest taka sama zasada. No ale wiadomo, że są osoby bardziej uczciwe i mniej uczciwe, niestety. No. I może jeszcze jakaś malutka tu. Dużo kleju. No dobra. Powiedzmy, że skończyłam. Jest za 4. Pół do zatyczka od kleju.
Gdzieś tu jest. Dobra, wkleję sobie później. Po naszym niedzielnym warsztacie powstała kartka wielkanocna według mapki. Kartki warsztatowe. Może wstawię na naszej grupie. Śmiało, śmiało, działaj. Fajnie, fajnie, że z marszu jeszcze podziałałaś. Ja dopiero gazę wyciągnęłam. Proponuję zrobić męską kartkę. Kasia, wiesz co? Ostatnio robiliśmy męską. Może jeszcze, na pewno jeszcze kiedyś zrobię, ale ostatnio była, to myślę, że teraz trochę innych może tematów. No chyba, że nie będzie żadnych innych pomysłów i nie macie jakichś takich potrzeb specjalnych, no to możemy jeszcze też męską. A jak będą inne pomysły, no to coś innego zrobimy teraz. Ja w sumie jak już zapranie się zabiło, robo czeka na koniec transmisji, to jeszcze na jutro muszę coś zrobić dziecku na kiermasz wielkanocny i właśnie się zastanawiam, co można zrobić. No na pewno kartki możesz zrobić, możesz jakieś takie jaja styropianowe albo nie wiem, czy pisanki. Ja nie mam jeszcze dziecka takiego szkolnego, więc nie wiem, co na kiermaszach się robi. No ale chyba wszystko, co może być w teorii jakąś ozdobą, czy przekazane w ramach Wielkanocy. Witam wszystkich i Eunikę. Cześć, Olu, cześć. Chyba się do ciebie zgłoszę po kropki brokatowe. Panuje moda na kolczyki, na psie uszka. O! Przyklejone na klej do rzęs. Chyba, że mi powiesz, gdzie mam kupić. Wpadaj, wiesz co? I powiesz mi dokładnie, co by ci się przydało. To ja ci powiem, gdzie to kupić. Bo kropki, w sensie takie coś na przykład. To jest brokatowe, a to jest dosyć duże. Ale może to akurat musiałabym sprawdzić, bo to było kiedyś w kicie warsztatowym. Takich mam dużo, ale przypuszczam, że to o inne. Wpadnij na kawę. Pogadamy i ci wszystko opowiem. A jakiś kursik z albumów? Można by, tylko wtedy albumy to, żeby zrobić album, to albo musielibyśmy zrobić cykl, no bo przy takim jednym posiedzeniu to raczej albumu nie zdążymy zrobić. Albo w ramach przekraczania, wiecie, kolejnych leveli, jeżeli chodzi o liczbę członków grupy, możemy na przykład ustalić, że jak przekroczymy 3000, to robię właśnie taki cykl albumowy. Ostatnio jak przekroczyliśmy 2, to zrobiłam Exploding Box, więc możemy zrobić tak, że jak będzie 3, to zrobimy album. Ja bym chciała kartkę. Tylko mi przypomnijcie. Ja sobie postaram zapisać, ale to może jeszcze potrwać. Więc mi przypomnijcie, że takie coś obiecałam. Ja bym chciała kartkę na 18 urodziny dla dziewczyny. Raz, a raz dla chłopaka na live zrobić. Okej, okay. 18. No dobra, słuchajcie, to 18 może być. Może być, może być. To sobie zapiszę, bo wiecie, że u mnie niezapisane to nie istnieje. Dobra, zapisane. Śliczna kartka, dziękuję. Ola taka lemniejsza. Dobra, wpadaj na kawkę, to pogadamy. O, super. Dobra, słuchajcie, to jeżeli komentarze już tutaj wyczerpane, kartka skończona, mamy za minutę, zmieściłam się w godzince, bardzo się cieszę. Dziękuję Wam bardzo za obecność, za wspólny wieczór, pogaduchy, tworzenie, inspirowanie się, wymianę doświadczeń. I w ogóle bardzo lubię te nasze spotkania i cieszę się, że mam takie fajne osoby po prostu i w grupie. No teraz transmisje są otwarte, no ale wszystko zaczęło się tak naprawdę w grupie i muszę Wam powiedzieć, że to Wy też mnie motywujecie bardzo często do tego, żeby działać. Więc tym bardziej mi miło. To ja się z Wami już żegnam. Kartka zaraz będzie w grupie pod odpowiednim postem. Wy też swoje wrzucajcie. Teraz mnie jeszcze powinniście chyba słyszeć. Mam nadzieję przynajmniej, bo tak sobie to zrobiłam, żeby jeszcze móc na tej planszy coś powiedzieć. No, także bardzo się cieszę i widzimy się za tydzień. Cześć Radku, cześć! Napiszę do ciebie za chwilę. W jakiej cenie sprzedajecie albumy? Ewelina, rzuć takie pytanie na grupę, dobra? Tam sobie dyskusję podejmiemy odnośnie wyceny albumu, bo to jest bardzo szerokie pytanie i to zależy od wielu czynników. Poproszę kartkę dla psiego fryzjera, mam niedługo czterolecie firmy. Dobrze, dobrze. Coś wymyślę, napisz mi tylko ten. Albo mi nie pisz, ja sobie sprawdzę, żeby była niespodzianka. Dzięki za dzisiaj, pozdrawiam gorąco. Dziękuję, dziękuję, bardzo Wam dziękuję i trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia i miłego wieczoru. A ja postaram się, żeby zakończyć tego live'a w miarę sprawnie. Mam nadzieję, że mi się uda. Buziaki, to pa!